we Wrocławiu, to jest muzyczny teatr. Hejoma. Ale... Hello, mordo. Wróciłem z gór. Patrzcie ty, patrzcie mordy, kto jest, Baza Travel. Trawa Bajzel, hello. Dobra, Polo. Jest taka sytuacja. Łatki górskie. Łatki górskie. I nie wracamy z reklamówki. Do you want something? No, I'm good, thank you. Okay. I bez reklamówki. Okej, okay, Polo. See you, bro. Okej, okay, girls. Interview. What do you think about Polo presentation? Siemano, witam serdecznie moi drodzy, Piotr Polo, Przywarski, Warszawa, dzień kolejny. Słuchajcie, dzisiaj dzień ważny dla mnie, ponieważ nie wiem, czy wczoraj oglądaliście film, odebrałem swojego nowego MacBooka M1, ponieważ mój laptop średnio gdzieś tam coś ostatnio działał, ale mówię, po prostu bałem się sytuacji, że jak pojadę na dłuższą trasę, 3-miesięczną, 4-miesięczną, po prostu padnie. Tak więc dzisiaj będę odpakowywał mojego MacBooka, chociaż na dobrą sprawę stwierdzam, że nie mam chyba czasu na to, żeby to robić, ale zrobię to. Odpakuję go i będziemy się zbierać, ponieważ dzisiaj jest ważny dzień. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Unboxing. Dzień, moi drodzy, tutaj poranne siadaneczko. Z jakiej tu firmy, moja droga, masz? Ostrowita, pięknie. Jaki kod? Tutaj, żeby mieć zniżeczkę. You have to say what? Polo 10. Polo 10, słuchajcie. Polo 10, jak wpiszecie, to będziecie mieli, zobaczcie. Kod 10% zniżki, moi drodzy, Ostrowi. Zobaczcie, dziewczyny nawet piją. How do you like it? Tell me. Okay, just wait. To shake more. Shake more. is it good? That's nice. Oh, it's like pear, yeah. It tastes nice. No i siemano, jestem już pod Pałacem Kultury. Czekam właśnie na Tomka. No i tam coś strzelają, nie wiem co tam się dzieje. Zaraz wchodzimy, jakieś 2 godziny przed całym występem. Idziemy zobaczyć, czy działają nam prezentacje, czy wszystko jest ok. Idę szukać wariata. Zobaczcie, backstage pracy youtubera. Tomek ustawia właśnie telefon, żeby zrobić zdjęcie na prezentację. Zobaczcie, jaka torba. Ostrowit, moi drodzy. I zaraz... Nie odpuści. Co? Nie odpuści. Nie odpuści. To są odżywki dla każdego widza, może dostaje. Odżywki, słuchajcie, wziął. Szota przy treningówki, żeby dobrze mi się słuchało. Mówi Tomek. No i słuchajcie, tutaj jest też Pałac Kultury. No powiem wam, byłem kiedyś w tym budynku, jak byłem młodszy. Ale wjeżdżamy o godzinie 17. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Szybka foteczka jeszcze i... Dobra, słuchaj, na głos, lecimy. Na głos. Możecie powiedzieć smile? No dawaj, raz, dwa, trzy. Smile. We Wrocławiu to jest muzyczny teatr. Hejoma. Ale... Hello, mordo. Wróciłem z gór. Patrzcie ty, patrzcie mordy, kto jest, Baza Travel. Trawa Bajzel, hello. Pozdrów mordo polski YouTube, ty. Co tam, chłopaki? Będziecie zaraz. Słuchajcie, jesteśmy już w Pałacu Kultury. Wszystko wygląda bardzo poważnie, w kinotece. Już niektóre osoby czekają, jestem w szoku, bo są 2 godziny do wydarzenia. Staram się wam tu pokazać jak najwięcej. Warszawska, słuchajcie, kinoteka. Sala numer 6, tutaj robimy przedstawienie. Chciałem powiedzieć przedstawienie, prezentację z Tomkiem. Wszedłbym do sali kinowej, ale jest zbyt ciemno. O, zobaczcie, jest prezentacja Tomka tam. I w ramach ciekawostek pokażemy wam, jak wygląda kinoteka od strony operatorskiej. Tam, gdzie normalnie ludzie nie mają
możliwości wejść tam, gdzie siedzi osoba, która ogarnia ten cały, że tak powiem, sprzęt audio oraz wideo. Tutaj Tomek mnie za kulisami kręci, tak więc zabieramy was do sali, gdzie siedzi pan operator maszyny, że tak powiem. Można powiedzieć, że prawie takiej maszyny. Słyszysz, Piotr? Tak, teraz jest okej. Okay. Coś nawinę. Dawaj. Przed wystąpieniem. Nie. Na freestylu. Nie będę tutaj zaniżać poziomu. Ale zobacz, z mikrofonem jest ewidentnie przyjemniej i musisz się tak, wiesz, wytężać pod względem. I nie ma takiego jakiegoś, nie wiem... Poczucia, że nie dosłyszysz, nie? Tak, i też nie ma jakiegoś tam echa strasznego, czy nie wiem, to jest wygłuszone. Dobra, mordeczki, a wy dobrze słyszycie? Bardzo dobrze. Dobrze? Dobra, moi drodzy, zrobimy teraz takie przejście krótkie tutaj po warszawskiej kinotece. Postaram się wam kilka ciekawych informacji przekazać, ale najpierw mały spacer. Znajdujemy się właśnie w wejściu do kinoteki. Teraz zobaczcie, możecie skorzystać z takiego automatu, żeby zrobić sobie zdjęcie. No i idziemy na górę do sali, w której właśnie odbędzie się nasza prezentacja. Kinoteka Multiplex. Wchodzimy do góry. To będzie taki festiwal. Zobaczcie, na dole macie możliwość sobie skorzystania z jakichś posiłków w opcji popcorn, Coca-Cola, będąc na seansie filmowym. Wchodzimy na górę, moi drodzy, do sali numer 6, w której czeka już Tomek i podłącza cały sprzęt. Tak to wygląda z pierwszego piętra. Powiem wam, czuję się jakaś ważna persona dzisiaj. No i to jest ta sala, którą pokazywałem wcześniej. Piotr nosa nie robi. Woda ci nawet nie pomoże. Ale... Właśnie Piotr ogarnia telefon i odnalazł aparat. Znaczy, wchodzimy właśnie na operatorkę sali numer 1 chyba. Tak to wygląda w kinotece od zaplecza, do miejsca, do którego nikt z was nie ma dostępu. Tomek by chciał wszystko klikać, słuchajcie. Tomek już by chciał tutaj ponaciskać. A powiem wam, nie wiedziałem, jak to wygląda. Zawsze byłem ciekawy. A teraz ja mam taką opcję i również wy macie taką opcję, żeby zobaczyć to, jak wygląda od zaplecza, oglądając ten film. To jest sala kinowa numer 1, jak się nie mylę. Strzelam, że jest tu ponad 100 miejsc. Myślę, że około 150-70, myślisz? Zaraz się dokładnie dopytamy. Tu jest cała maszyna. Ile miejsc? Ile macie na następnym? Słuchajcie, nie myliłem się. 180 miejsc, tu jest cały właśnie sprzęt. To jest cały sprzęt, z którego jest wyświetlane wszystko to, co widzicie na tym dużym ekranie, będąc w kinie. Dodatkowo jest tutaj komputer oraz cała rozkładówka tego, co w której sali dzisiaj jest przygotowane. Piotrek, wbij ogólnie tutaj kilka rzeczy. Słuchajcie, wbijemy oczywiście naszą prezentację. I będziecie, nieważne, do której sali tu idziecie, będziecie mogli oglądać naszą prezentację. Zaraz tutaj Tomek naklika. Tak na poważnie. Piotr, co tutaj wbijać? Afryka? Wbiję mojego YouTube'a. A tak na poważnie, słuchajcie, naprawdę wygląda to bardzo fajnie i pierwszy raz jestem w takim miejscu i robi to na mnie wrażenie. Nigdy nie wiedziałem, jak wygląda ta właśnie maszyna, z której jest to wszystko puszczane. Teraz już dzięki uprzejmości ludzi z kinoteki ja wiem i również wy wiecie. Tak więc tak wygląda całusieńki sprzęt. Ale my teraz zmykamy, ponieważ pomału musimy przygotowywać się do naszej dzisiejszej prezentacji. Oczywiście dziękujemy za możliwość zobaczenia tego od tej strony. Kiedy my to wypełnimy? Słuchajcie, tu jest jednak sala numer 1. Myliłem się, tam gdzie byliśmy w operatorce, to była inna sala. 289 miejsc. Miejmy nadzieję, że kiedyś dojdziemy z Tomkiem do takiego poziomu medialnego, że będziemy mogli robić prezentację i będzie wypełniona po brzegi. Oczywiście dodatkowo jeszcze, jakby ktoś chciał, można sobie usiąść na
schodkach, gdyby zabrakło. Ale to myślę, że musieli mieć chyba ze 100 tysięcy na YouTubie, co? Żeby zrobić taką całą salę. Jak myślisz? Nie mam pojęcia. Tak więc trzymajcie kciuki. Subskrybujcie, lajkujcie i może kiedyś się uda zrobić spotkanie w tej sali. Słuchajcie, jaka fajna rzecz, w poniedziałki można tutaj przyjść na film, słuchajcie, za 14 zł. Moim zdaniem bardzo fajnie, w weekendy jest ciut drożej, 25 zł. Idziemy do jeszcze jednej sali. Teraz trwa tam film, ale miejmy nadzieję, że uda się to nagrać. Słuchajcie, pokażemy wam sekretne przejście do Pałacu Kultury. Słuchajcie. To jest, powiem wam, pierwsza klasa mieć dostęp do takich przejść. Nie mówię, że będzie tyle afterparty robić. Ale gruba. Piotr. Ty to mnie zaskakujesz, stary. Słuchajcie, słuchajcie, sala Rudniewa. Naprawdę mamy dzisiaj dostęp do naprawdę ciekawych miejsc. To jest sala osoby, która zaprojektowała Pałac Kultury. Coś niebywałego. Mogę cię rozgrzeszyć, gdybyś chciał. Dobra, wchodzimy. Nie wiem, ile spodziewać się ludzi na dobrą sprawę. Piotr, parę czy przygotowałeś jakiś scenariusz, bo ja nic. Ja też żadnego. Właśnie. Tak więc zaczynamy. Uwaga, będziecie na YouTubie. Trzeba pomachać jakoś ładnie. Pierwsza klasa, dziękuję wszystkim za przyjście. A teraz sobie idziemy troszkę prywatnie porozmawiać. Dobra, Polo. Jest taka sytuacja. Płatki górskie. Płatki górskie. I nie wracamy z reklamówki. Do you want something? No, I'm great, thank you. Okay. I bez reklamówki. Okej, okay, Polo. See you, bro. Okej, okay, girls. Interview. What do you think about Polo presentation? I didn't see. You don't understand. And she didn't. Okay. But it was nice. Yeah, it was really nice. It's good. Yeah, nice. Nice. Pam pam param pam param pam 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 pam. What did you think about Polo? Very good. Very good presentation, Kiss. Polo. Okej. Okay. Starczy? Dobra, moi drodzy. Teraz Polo zniknął, więc skroiłem mu aparat. I teraz idziemy do domu. Polo poszedł kupić kolę, żeby się wyleczyć. Siemano, witam serdecznie, moi drodzy. Kolejny dzień w Warszawie. Brakowało mi trochę takiego chodzenia z plecakiem. Chciałem podziękować wszystkim za jedyne spotkanie w Warszawie, które miało miejsce w dniu wczorajszym. Również podziękowania dla Tomka oraz Hani za możliwość przenocowania. Idę na rower. Mam nadzieję, że tym razem nie upadnę. I jedziemy na, chyba na ochotę. Zobaczyska za chwilę. Niestety przez ostatnie 2-3 dni, będąc w Warszawie, miasto nie wyglądało tyle dobrze, żeby cokolwiek nagrywać. Oby dzisiaj się udało. Słuchajcie, zgubiłem się delikatnie na rowerze, ale ogólnie wszystko w porządku. Dojechałem do Galeria Reduta, odebrałem sprzęt, który powinienem ogarnąć do Magnuka wczoraj. To już jest, więc zaraz jadę jeszcze na wolę, słuchajcie, na jedzonko Wietnamczyka. Jedziemy na wolę instalować sprzęt i będzie można spokojnie wyruszać w trasę, bo jutro już wylatuję z Polski. Drodzy, kurczę, za 16 zł w galerii handlowej. Wygląda zajebiście. Moi drodzy, co do całego spotkania, wszystko wyszło bardzo, bardzo, można powiedzieć, rewelacyjnie. Tomka w sumie wystąpienie było moim zdaniem lepsze od mojego, był zdecydowanie lepiej przygotowany merytorycznie. U niego było mniej stresu, ale ogólnie było bardzo fajnie. Jestem zadowolony z tego wszystkiego, jak to, że tak powiem, przeszło. Pierwsze w sumie jedyne spotkanie, które będzie
w sumie miało miejsce w Warszawie w tym roku, ogólnie w Polsce. Nie mam czasu, można powiedzieć, robić więcej, ponieważ szykuje się kolejny wyjazd, jeden, później drugi, później trzeci, tak więc może kiedyś się uda zrobić jeszcze jakieś spotkanko. Na chwilę obecną nie jestem w stanie nic obiecać. Chciałem wszystkim podziękować za naprawdę bardzo fajną gościnkę, za w sumie wszystko. Było bardzo spoko, naprawdę sympatyczni ludzie, wszyscy, którzy wpadli, przybili piątkę, a zrobili selfie, porozmawiali, pogadali, naprawdę było ok. I też również nie nagrywaliśmy, ponieważ jakby, wiecie, prowadziłem prezentację, było ciemno, nie było możliwości tego nagrywania, no i też stwierdziliśmy, że dla tych osób, które będą, będzie takie, że tak powiem, poniekąd ekskluzyw, że tylko te osoby będą miały dostęp do prezentacji. Reszta będzie może czekać na lepsze dni, aż stwierdzimy, że aż w sumie będę miał czas, albo z Tomkiem razem będziemy mieli czas, żeby zrobić kolejne spotkanie. Ale wszystko wyszło rewelacyjnie. Dzięki jeszcze raz wszystkim, pozdrawiamy Kinotekę, wszystkich ludzi, którzy nas zaprosili. Tak więc dzięki, widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku, może na kolejnym wystąpieniu. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie, na razie.